Jak we własnej kuchni w szybki sposób ugotować gulasz węgierski, pokaże nam Dominik Moskalenko, szef kuchni restauracji Taste na warszawskim Wilanowie. Kucharz z ogromnym doświadczeniem, który gotował dla takich znakomitości jak królowa Elżbieta II, David Beckham czy Claudia Schiffer. Obecnie współpracuje z Sokołowem. Wycieczka na Węgry w naszej kuchni? To możliwe. A naszą podróż rozpoczniemy od mięsa wołowego na gulasz sokołowy. Dzisiejszą ucztę przygotujemy z mięsa wołowego ekstra na gulasz. Aby uzyskać prawdziwie węgierski smak, do przygotowania gulaszu potrzebujemy mięsa wołowego ekstra na gulasz. Różnokolorowe świeże papryki, paprykę padron, cebulę szalotkę, marchewkę, pomidor, masło klarowane, mąkę na przykład wrocławską, bulion wołowy oraz przyprawy, sól, pieprz i wędzoną słodką paprykę. Kulinarną wycieczkę rozpoczynamy od przygotowania warzyw. W pierwszej kolejności obieramy papryki. Z owoców wycinamy gniazda nasienne, a miąższ tniemy w niewielką kostkę. Wszystkie warzywa po pokrojeniu powinny być jednakowej wielkości. Cebulę szalotkę kroimy na dość duże kawałki. Szalotka ma bardziej delikatny smak od zwykłej cebuli. Czosnek przekrawamy na połowę, tak aby go tylko otworzyć. Do gulaszu dodajemy także hiszpańską, bardzo delikatną paprykę padron, którą dodajemy przeciętą wzdłuż wraz z nasionami. Całość wzbogacamy marchewką, którą kroimy na podobne do pozostałych warzyw kawałki. Na koniec pomidor wraz ze skórką, w którym wycinamy tylko piętkę. Kolej na przygotowanie mięsa, które jest podstawą tej potrawy. Mięso solimy, posypujemy świeżo zmielonym pieprzem, dokładnie mieszamy i ponownie przyprawiamy. Mięsa na gulasz nie marynujemy, zwłaszcza tak ładnego. Jednak bezpośrednio przed smażeniem musimy je oprószyć mąką, tak aby całe było nią pokryte. Mąka delikatnie zagęści nam sos. Na rozgrzaną patelnię wlewamy masło klarowane i obsmażamy mięso, tak aby uzyskać atrakcyjny jego kolor. Najpierw jedna porcja, potem druga. Obie porcje mięsa przekładamy do wysokiego rondla. Na patelni pozostało masło i drobinki mięsa. Jest to dla każdego doświadczonego kucharza skarbnica smaku. Wydobywamy go, dolewając niewielką ilość bulionu wołowego. Czynność ta nazywa się deglazowaniem. Doprowadzamy do wrzenia i chwilę gotujemy. Bulion dolewamy do obsmażonego mięsa. Pozostaje jeszcze przygotowanie warzyw. W tym celu na czystą patelnię wlewamy nieco masła klarowanego. Podsmażenie warzyw rozpoczynamy od najtwardszego, czyli od marchewki. Po około minucie dodajemy szalotkę. Warzywa delikatnie solimy. Dodanie soli zdecydowanie przyspiesza mięknięcie warzyw. Po upływie kolejnych 2 minut dodajemy paprykę. Jak papryka nieco zmięknie i nabierze swoistego koloru, dodajemy pokrojony czosnek, tymianek, kilka ziaren ziela angielskiego i liść laurowy, a na sam koniec delikatną paprykę padron oraz pomidory. Wydobywający się przy tym aromat jest nie do opisania i uruchamia wyobraźnię smakową nawet największego niejadka. Jest! Kolor, smak i zapach. Dodajemy jeszcze wędzoną słodką paprykę. Możemy także użyć zwykłej papryki, lecz ta wędzona jest zdecydowanie lepsza. Warzywa lądują w rondlu z mięsem, a patelnię po ich smażeniu przepłukujemy bulionem, który także wlewamy do rondla. Jeszcze odrobina wędzonej papryki i pozostaje tylko wszystko razem udusić na bardzo wolnym ogniu, oczywiście pod przykryciem. Owijamy rondel folią aluminiową, natomiast w domu równie dobrze możemy użyć szczelnej pokrywki. Przez około godzinę drażni nasze powonienie niezwykle przyjemny aromat, ale mięso musi dobrze zmięknąć. Smak gulaszu z nawiązką wynagrodzi nam oczekiwanie. Dodajemy posiekaną natkę pietruszki, o której w przypadku tego dania nie wolno nam zapomnieć. Natkę wsypujemy do gorącego gulaszu przed wyłożeniem na talerz. Gulasz węgierski podajemy z ziemniakami, pyzami lub, jak w naszym przypadku, z pieczywem. Wykładamy na głęboki talerz lub dużą kokilkę. Jeszcze odrobina dekoracji i gotowe. I ty możesz zostać mistrzem kuchni. Warto spróbować.